Scena 58. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, wiersze 13 i 14. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Scena 47. List do Hebrajczyków, rozdział 3, wiersz 13. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwiecie dziś, aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Scena 39. Psalm 119, wiersz 9. Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości, przestrzegając słów Twoich. Scena 38, Psalm 8, wiersze 1 i 2. O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Scena 37. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wiersze od 3 do 9. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi, i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia, inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotne, drugie 60-krotne, a inne 30-krotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Scena 36. Dzieje apostolskie, rozdział 9, wiersz 15. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie, on zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. A także Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, wiersz 19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Scena 35. List do Rzymian, rozdział 12, wiersze 2 i 3. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe, mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Scena 34, Psalm 1, wiersz 2. Lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Scena 33, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, wiersz 14. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Scena 32. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 19, wiersz 5. I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. Scena 31. Psalm 23, wiersz 3. Przywraca mi życie, prowadzi mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. A także list do Efezjan, rozdział 6, wiersz 11. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Scena 30. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, wiersze 37 i 38. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Scena 29. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14, wiersz 1. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. A także list do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Scena 28, Psalm 1, wiersz 2. Lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Scena 27, List do Kolosan, rozdział 4, wiersz 2. Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia. Scena 26. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 4, wiersz 8. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Scena 25. List do Filipian, rozdział 4, wiersz 4. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Sceny 23 i 24, Psalm 128, wiersze 3 i 4. Małżonka Twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu Twojego domu, synowie Twoi jak szczepy oliwne dokoła Twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Scena 22, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wiersz 14. Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi. Scena 21. Księga Koheleta, rozdział 11, wiersz 6. Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno czy drugie, czy też są jednakowo dobre. Scena 20, Psalm 150, wiersze 3 i 4. Chwalcie go dźwiękiem rogu, chwalcie go na harfie i cytrze, chwalcie go bębnem i tańcem, chwalcie go na strunach i flecie. Scena 19, pierwszy list świętego Piotra, rozdział 5, wiersze 8 i 9. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu, wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. Scena 18. Księga Przysłów, rozdział 12, wiersz 10. Prawy uznaje potrzeby swych zwierząt, a serce występnych okrutne. Scena 17. Księga Przysłów, rozdział 3, wiersze 9 i 10. Czcij Pana darami Twego mienia i pierwocinami całego dochodu, a Twoje spichlerze napełnią się zbożem i z tłoczni moszcz się przeleje. Scena 16. Księga Przysłów, rozdział 17, wiersz 10. Nagana głębiej poruszy rozsądnego niż nierozumnego, 100 batów. Scena 15. Księga Przysłów, rozdział 22, wiersz 6. Wprowadzaj syna w prawidła drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. Scena 14. List do Filipian, rozdział 1, wiersz 21. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć dozysk. Scena 13, Księga Przysłów, rozdział 3, wiersz 6. Poznawaj go na każdej swej drodze, a on twe ścieżki wyrówna. Scena 12, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wiersz 36. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Scena 11, List do Galatów, rozdział 6, wiersz 10. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze. Scena 10, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wiersz 35. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Scena 9, Pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, wiersz 15. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Scena 8, Psalm 65, wiersze 4 i 5. Wyznając nieprawości, przygniatają nas nasze przewiny, Ty je odpuszczasz. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, mieszka on w Twoich pałacach, niech nas nasycą dobra Twego domu, świętość Twojego przybytku. Scena 7, List do Kolosan, rozdział 3, wiersz 4. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Scena 6, Księga Rodzaju, rozdział 9, wiersz 16. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, spojrzę na niego i wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Scena 5, Apokalipsa świętego Jana, rozdział 21, wiersz 2. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Scena 4, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wiersze 30 i 31. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca nieba. Scena 3, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 3, wiersze 16 i 17. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego, a oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Scena 2, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, wiersz 29. Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Scena 1, Księga Hioba, rozdział 34, wiersz 21. Jego oczy są na drogach ludzi, widzi on wszystkie ich kroki.